Dzień dobry, z przystanku osobowego Warszawa Powiśle. Rusza pociąg z Dęblina do Sochaczewa. Jesteśmy po zmianie czasu na zimowy, zachód słońca, kilka minut po godzinie 16. Tymczasem wjeżdża pociąg osobowy do Wołomina Słonecznej. A z naprzeciwka jedzie Griffin. EU 160 045. Będziemy obserwować pociągi z peronu drugiego, który sąsiaduje z torami dalekobieżnymi. Wlot do tunelu średnicowego, tory dalekobieżne, a tutaj tory podmiejskie. Rusza pociąg z Siedlec. Dwie jednostki ER75 Flirt. I przelot Dziobaczyska. O, bolimek opóźniony. Myślałem, że go już nie złapię, a jednak jest. Poprawka to jednak był skład służbowy. Wybiła 15.20, przed nami pociąg osobowy do Mińska Mazowieckiego, AKM-ki. Skład miał troszkę dłuższy postój niż zwykle. Na semaforze był sygnał stój, ale już się zmienił. I AKM-ki ruszają. A my czekamy powoli na przelot pociągu Intercity Korczak. Ale to za kilka minut. Teraz jeszcze podejmiemy Flirta ER160 kolei mazowieckich do Skierniewic. Warszawa Wschodnia, Skierniewice i dwie jednostki. Linia S3 i mamy impulsa Europejczyka. A nie, jednak nie. Może się trafi później. Na niektórych drzewach, tak jak tutaj, prawie już nie ma liści. A tutaj dalej całkiem sporo. Ruszają flirty. I mamy linię S2. Pociąg jedzie do przystanku Warszawa Rembertów. Elfik poszedł. Przelot dla Korczaka. Na horyzoncie jeden flirt. A my czekamy na Korczaka cały czas. Najpierw jednak przelot Express Intercity Premium z Bielska Białej do Gdyni. Jedzie punktualnie. Całkiem niezła prędkość. Wow, 4 jedynki. Pociąg służbowy. Przejazd bez zatrzymania. Mamy zrobiony przelot dla składu Express Intercity Premium z Gdyni do
do Krakowa. Pajączek ED250. Punktualnie dzisiaj jeżdżą pociągi. Poza jednym. Bo opóźnione 70 minut jest BWE. Flirt do Warszawy Wschodniej to pociąg ze Skierniewic. I piękna jesień na przystanku po Wiśle. Sygnał stój. I już jest sygnał, który zezwala na jazdę z pełną prędkością na tym odcinku. Ekspres Intercity Chrobry z Warszawy Wschodniej do Szczecina. Linia S3 do Radzymina. Nadal nie ma Europejczyka. Pociąg Czyżyk do stacji Czyżew. Wjeżdża kolejny flirt i mamy przelot składu Zielonogórzanin do Zielonej Góry. Piękna EP09. Flirt pojedzie do Sochaczewa. I to jest skład z Otwocka. O. Kolejna AKM-ka do Dęblina. Jedzie Ogórek. Mamy Intercity Kolberg z Krakowa do Olsztyna. Flirty ER75 do Siedlec. Pociąg lotniskowy, kierunek Warszawa Lotnisko Chopina, a po nim będzie Intercity Marszałek Piłsudski. Deczko się spóźniłem, skład do Siedlec piętrowy pojechał, zdarza się każdemu. I jedzie Marszałek punktualnie. Intercity Fredro do Białegostoku. Kolejny Elf. Zobaczmy, co tutaj z naprzeciwka do nas jedzie. To chyba pociąg do Żyrardowa. Tak, EN57 AKM. Rusza skład do Żyrardowa, a za chwilkę po torach dalekobieżnych będzie przelot pociągu Bzura z spółki Koleje Mazowieckie. Przed nami skład do Łowicza.
linia S1, kierunek Otwock. AKM-ka do Błonia. A za chwilkę powinien przelecieć Leśmian. Za chwilkę wystartuje skład do Błonia. Następna stacja Warszawa Śródmieście i leci Leśmian. Pociąg z Łodzi do Warszawy. A za chwilę kolejny skład zespolony PKP Intercity. Łużyce. Łużyce do Zgorzelca. Skład do Celestynowa oraz linia S1 do Pruszkowa. Okolice przystanku, dywany z liści teraz tutaj mamy, a ten kasztan, no dosłownie pojedyncze liście na nim zostały, ogołocone z liści. Rusza Elf, czekamy na pociąg Intercity Zamojski do Rzeszowa i Lublina, ciekawe czy będzie punktualnie. Bo jeśli tak, to powinien pojawić się tutaj w ciągu 2 minut. Mamy go! Nie wiem, czy to nie był nowy Griffin. A za chwilkę jedyny dzisiaj skład Interregio do Ostrowa. Oto i on. Pociągi dzisiaj są niemożliwe, jeżdżą punktualnie. Wszystkie poza składem BWE. Kierunek Ostrów Wielkopolski. Na przystanku zostało włączone oświetlenie. Mamy już kilka minut po 16. Czekam na przelot pociągu Intercity Naukowska. Ale póki co przed nami jedzie jakiś kibelek kolei mazowieckich. EN57 AKM. Zaraz zobaczymy, dokąd zmierza. Grodzisk Mazowiecki. Skład rusza. A wjeżdża pociąg z Żyrardowa do Warszawy Wschodniej. Naukowska punktualnie. Kolejna stara, piękna lokomotywa. EP07-10-5-1. Tymczasem pociąg BWE zwiększył opóźnienie do 85 minut. I kolejny przelot, tym razem pociąg lotniskowy do Modlina. Leniwie wtacza się pociąg do Sochaczewa. A ja czekam na przelot kolejnego Icka. Pociąg żeromski z Olsztyna do Krakowa. ED-160.
kolejna AKM-ka, a ja czekam na przelot pociągu Intercity Kujawiak. Może się doczekam. Póki co impuls Newag Kolei Mazowieckich. Kolejny skład zespolony PKP Intercity. Czekamy na przelot BWE oraz przelot Intercity Zosia. A póki co mamy ruch podmiejski. Po prawej EN57AL do Pilawy. I zaraz zobaczymy, co tutaj bliżej nas. Wjeżdża pociąg do Płocka. Kolejny skład na horyzoncie, ale to jest linia S3. Na Zosie musimy chwilkę poczekać. Mamy Elfa. Express Intercity Premium. Zobaczmy, co to za skład przed nami. Czy to Intercity Zosia? Tak jest. EP08013 dzisiaj. Wciąż czekamy na skład z Berlina. No cóż, może się doczekamy w końcu. Tymczasem mamy ruch na torach podmiejskich oraz tramwaje obok. Tuż obok jest most Poniatowskiego. SKM-ka na linii S1 z Otwocka do Pruszkowa. No i jest Vectron Beacon w końcu. To był odcinek z przystanku Warszawa po Wiśle. Ja zapraszam na kolejne. Cześć!